Dzień dobry panie doktorze, ponownie witamy tutaj, a dzisiaj jesteśmy już w drugim dniu, w trzecim dniu. Szczęśliwy dni nie liczą. Naszego kursu tu. Jakie wrażenia ma pan po kursie? Chodzi o tych naszych tutaj kursantów potencjalnych. Racjonalne i irracjonalne. Racjonalne żywię. Dlaczego jesteśmy skazani na sukces? Dzięki organizacji pana, dzięki treści, dzięki gatunku naszego warsztatu. A irracjonalne. Coś tu jest mistyczne, coś tajemnicze, coś nie do zrozumienia, co przyciąga na nasze warsztaty, to zawsze, panie Andrzeju, budzi podziw u mnie. Dlaczego? Powtarzam to już hasło. Dlaczego jesteś, zapytanie, skazany na sukces? Jeżeli to sukces, to bardzo mi miło. Chociaż więcej było osób mogłoby skorzystać z kursu, tylko my się tak ograniczamy do 15, około 15, jest 18 osób, nawet prawie 20, to troszkę wtedy mamy ten problem, żeby do wszystkich dotrzeć, a my chcemy, żeby jednak ta nasze wykłady, nasze nawet ćwiczenia, które robiły, mogły zapoznać się bliżej z tymi możliwościami fenomenu hipnozy. Stąd, jeżeli nawet w przyszłości, bo teraz też było więcej osób, nie będziemy przekraczać 20 osób, bo to nie jest wtedy dobrze dla uczestników, bo im więcej osób, tym trudniej do nich dotrzeć jest. I nie do każdego, z każdemu można ćwiczenia przeprowadzić, a przyjść panu, tak samo i mi zależy na tym, żeby ludzie, którzy uczestniczą w czasie kursu, byli zadowoleni z tego, że z każdym mogliśmy popracować tutaj. No i sukces oczywiście potwierdza czasami, że ilość może przychodzić w jakość, gatunek, jak w dialektycznej filozofii, ale na pół już żarta, na pół serio, panie Andrzeju. Nie chodzi tylko o ilościowym wymiarze. Wymiar pana, moim zdaniem, najpierw gatunkowym. Coś jest jednocześnie romantyczne, przyciągające, irracjonalne. Ten szarm, który ma pan również w swoich warsztatach, w swoich występach, w swoich demonstracjach. I nawet wygląd pana fascynuje. Wygląd to znaczy romantyczny, zachęca. Nietypowy. Pan łączy, jest tu dysocjacja, rozszczepienie. Romantyzm jest w oczach pana, w twarzy pana. Nawet w koszuli i w krawacie jest romantyzm odczuwany. Tak, ale jednocześnie pan ma ostre poczucie rzeczywistości, potrzeby naszego społeczeństwa, naszych czasów, naszej sytuacji w konkretnych terenach i w świecie również. Pan łączy poczucie rzeczywistości z romantyzmem. Kiedyś był taki poeta, Borys Pasternak w Związku Radzieckim. On mówił, co łączy Polskę, a Gruzję, Gruzinów, a Polaków. I on mówił, zieleń i kamień, romantyzm i inne składniki. I wspólny między Gruzją a Polską, zdaniem Pasternaka, był romantyzm, który ja zawsze obserwuję w oczach pana. I kolor romantyczny daje podbarwienie tych warsztatów. Wczoraj byliśmy akurat świadkiem tego romantyzmu i przeniesienia, transferu, przeniesienia z to sali wykładowej. Naukowe. Tak, z sali wykładowej do naszego lokalu,
gastronomicznego, tam gdzie mieliśmy kolację. Oczywiście przy kolacji pojawiło się również piwko, co bardziej rozluźniło ludzi, a tym bardziej, że oni byli rozluźnieni już po seansie bardzo fajnie. No i osoba, która poszła wieczorem, gdzie była 22 godzina, wychodząc z naszego tutaj piekiełka z dołu, jak była ubrana, pobiegła do sklepu kupić papierosy. Pytam, czy pani musi papier? Tak, muszę zapalić. No to poszła. Wychodząc gdzieś, przewróciła się, bo to ciemno, po drodze, na chodniku, obrudziła się. Wracając z powrotem, mówię, dziewczyno, przecież ty tyle zrobiłaś głupich rzeczy. Wychodzą w nocy o 22, przewracają się na chodniku, deszcz jeszcze padał i za głupie te papierosy, biorę do ręki te papierosy i pokazuję, za te głupie papierosy, powąchaj te papierosy, pachną. No i w tym czasie dynamicznie, szybko wprowadziłem w trans hipnotyczny przy uczestnikach tego spotkania. Ja nie spodziewałem się nawet, że ona spadnie mi ze stołka, jak pan widział, prawda, ten seans, gdzie kodowałem te papierosy, pluła, wymiotowała prawie, że przy tych papierosach, no ale jeszcze dodatkowo zrobiłem jej seans, który jest związany, że kiedy odrzuca papierosy, waga jej ubywa, spala więcej, nie już papierosów, ale spala więcej tłuszczu w postaci energii, która została odłożona w tkance tłuszczowej. To pan słyszał, prawda? Jak był ten świetnie. Wszyscy byli zafascynowani. Czyli chcę powiedzieć, że ludzie tak byli zaangażowani w naszych tu seansach pracy terapeutycznej, że zamiast pójść wieczorem tam, do tego piekiełka, sobie odpocząć, zjeść kolację, którą mieliśmy już, to jeszcze tam robiliśmy seansy. Pan robił z panią tam drugą, która była jeszcze jakby mówiła, że nie wyszła z tego transu. Druga, trzecia pani uczestniczyła, czyli my jeszcze mieliśmy te seansy, proszę pana, do 24. To ciekawe, że no. My, przepraszam, że przerwam, panie Andrzeju, wypuścili dżinna z butelki i ten dżin zjawiska już przymusiło nas, bo my byliśmy ofiarami tego, co stworzyliśmy. To zjawisko potrzebowało reguły gry, reguły tego teatru, a przymusili nas kontynuować. To nie przymusili, my, tak. Ale my poddali się magii tego zjawiska, tego teatru. Otoczenia tego. I byli przymuszeni konkretnie przez naszych uczniów, bo oni chcieli, niby to oni nie byli zadowoleni, że zawsze gdzieś tylko parę godzin przekroczyliśmy terminy, o 20 skończyliśmy, a oni tak. Chcieli, żeby to było do północy, a może i więcej. To do północy my siedzieliśmy. Tak, to... i my byliśmy zjawisko, które stworzyliśmy sami, stworzyliśmy sami, panувало над нами. Живёлы, которых обучили автохтонные живёлы с земель в Греции старожитней, центавры и иные живёлы до нашего Олимпа, донжили, примущили нас, дали дать какую-то структуру тому огню, тем живёлам. Но и не было у нас выше, не было отпочинку. Не было выше, как працовать далее. То зявиска примущила, был примус, який в певном сенсе, але приємний для нас примус, працовать, бо хотели отпочнуть здесь, пожартовать, там доспевать, выпить чего-то. Ну, прошу пана, видать, пане Александре, что наши выклады не са нудны. Ежели навык на наших выкладах люди вытримуют 3 годины сидząc, бо пана от рана от 10 прийдет, пан 3 годины. И позже хцон континуации. И не хцон выходить. И не хцон выходить. Я навык заповедам, чтобы пошли харбатку зробить, кавы, чтобы... Магія достойна пюрка Юліо Кортацара, бо Кортацар в своїх макабричних фантазматах щось подобне пів. І ми створили континуацію Кортацара, а то є постмодернізм, то є висока штука. То зробила юж той самий момент, коли наука є притворена в штуки. І пан то створив як творця, як артиста. To
to my stworzyliśmy. Jako producent. Że my to tworzymy tutaj. My jesteśmy autorami, reżyserami ja wykonawcami. Jestem podatnym na sugestię panu. Oczywiście pan sprowokował, obudził moje twórcze siły. Ja starał się też. Tworzymy tu dwie jakby... W naszym duecie. Dwa poziomy. Czysto medyczny, psychologiczny i tu z mojej strony bardziej psychologiczno-duchowy. A więc jeżeli dojdziemy do tej sfery ducha, duszy człowieka, to wszyscy jesteśmy równi sobie, życzliwi, oddani i nasz kurs to tworzy takie tutaj bractwo jedno, gdzie ludzie wracają do nas, chcą z nami współpracować, kontynuować. No i daje to poczucie takiego jedności, bezpieczeństwa, pewności siebie. Jedności, które w naszych czasach nie ma, duchowej jedności, bo świat jest dysocjacji, każdy sam siebie zamyka się, ale chce mieć jedność, która była na pewno w całości w Edenie. I tworzymy ten Eden w duszach i w otoczeniu Pana. No ten Eden, o którym mówimy, fontanna tutaj, bo wczoraj było chodzenie po szkle, co było atrakcją i też stanem transowym, jak my z Panem Jackiem... No to była inicjacja raczej. Inicjacja, tak. Ale był to jednocześnie egzamin tego, że ludzie, którzy uczestniczyli w naszych seansach, potrafią już sami wchodzić w stan autohipnozy. Bo gdyby nie było tak, to by był problem, może jakieś skaleczenie by wystąpiło wchodzenie na szkło, tak? A widział pan, jak tańczyli po tym szkle, że to, mówię pan, aż... I to był początek. Początek wyjścia w bramę naszego piekielka na dole. Tak, no ale jeżeli będziemy mieli w maju, to już zrobimy przy fontannie. Przy fontannie Mesmera. Mesmera. Zagramy tutaj, gdzie będziemy za pomocą czarodziejskiej różdżki uzdrawiać. Jacek będzie miał popis tutaj, chodzenie po żarach, bieganie po żarach, taniec na żarach, na ogniu, czyli... I będzie inkarnacja Mesmera w sylwetkę pana. A może jeszcze nawet Jana Chrzciciela, gdzie za pomocą... A wcześniej, moim zdaniem, przypuszczeniem, sylwetka Jana Chrzciciela kiedyś była wcielona w Mesmera, który magnetyzował wodę, a przed nim był Jan Chrzciciel, sakrament ochrzczenia. No, a kontynuacja już idzie w sylwetku Pana. Nie wiem, ja jedynie naśladuję to, za pomocą Pana grałem tą rolę Mesmera, uzdrawiając ludzi. Na wiosnę, w maju również zrobimy taki sobie atrakcyjnie, tylko że ludzie jedno żałują, że tak krótko, to i dzisiaj trzeba będzie im powiedzieć, że to już koniec. Nie ma czasu. O, tak przeszło. Nie ma fatalne, nie ma czasu. Dlatego niektórzy aż proszą o to, że kiedy stworzymy tą szkołę hipnozy w Polsce, taką jak w Moskwie, Gonczarowa Szkoła Hipnozy, może ona inaczej będzie się nazywała, ale będzie imagoterapia. Jeszcze przed nami są możliwości podobno. Mamy niezależne, autochtonne szkoły Europy Centralnej. Swoją polską. Także tu, bardzo. Tak, bo to jest centrum Europy. No to świetnie, to będziemy tu tworzyć. To. Pan się smuci, że trzeba już kończyć będzie to. Kurs kończymy dzisiaj. Ludzie też... Tak się żyli sobą przez 3 dni. Ale pan to mówi jako filozof, bo prawdziwy filozof zawsze jest trochę smutnym. I ja dodam znane słowa Szekspira i nawet w życiu letnim termin jest niedługim. Сон ночи летний. Сен ночи летній, а у нас сен наших варштатів, будемо людей, приготованих до рішвістощі, де нема машини, то нема зміцнення тих сил духових до адаптації в тій рішвістощі. Часами потрібно взмацнення через емоціональний момент, через мажені,
Bo zawsze ja mówię, powtarzam, marzenia materializują się. No, dlatego trzeba docierać do tej sfery marzeń naszej, której ludzie się boją. Pytam nieraz pacjentów, szczególnie pani, czy lubi pani pomarzyć sobie? No są różne odpowiedzi, nie lubię. Ale większość pań lubi. Mężczyźni różnie też bywa z tymi marzeniami. Jedni są marzyciele i całe życie przez marzenia żyją. Marzenie zawsze było cechą polskiej mentalności, co już mówiłem, napisał Pasternak. A jednak to wiadomo wszystkim, ja pamiętam romans Żeromskiego, oczywiście można określić kolory romansu, Popela i innych marzenia. Polskie marzenia. Jeszcze na pewno pan kilka dni zabawi u nas tu, bo mam pacjentów na jutro, na kilka dni będą. Daliśmy informacje, widzę, że są osoby zainteresowane pana metodą jako lekarza psychiatry. Szczególnie tutaj w tych sprawach ja nie mogę pomóc tutaj. Ale jestem pan podatnym na sugestie, które teraz słyszę z ust pana. Nie, to już są, ja przekazuję informacje, że bo pan jeszcze będzie z tydzień przyjmował u nas tu w gabinecie. No, co najmniej kilka dni. Tak, to na pewno osoby, które jeszcze nas usłyszą, zechcą skorzystać z pana usług tutaj telefonując do nas. Że także troszkę pracy będzie tutaj jeszcze po kursie. Ale nieświadoma moja motywacja będzie odpocząć w romantyzmie atmosferę, którą pan stworzył tu, w swoim uzdrowisku. Bo inaczej nie nazywam się ten folwark pana z ogrodem, dzikie pole na przykład, lepsze jak psie pole, które gdzieś indziej. No, i klimat ten fajny. I klimat. Już klimat przeciwuczuleniowy. No, uczulenie mogą dać powietrze, nie tylko fabryka i chemia, a uczulenie może dać czasami nerwowa, społeczna atmosfera. A tu, blisko natury, już taka atmosfera i przypomina widok na zewnątrz domu pana, widoki kina panny z Wilka. Pana Wajdy, bardzo podobny tu widok, jak panna z Wilka. Panie doktorze, dziękuję za nasze tutaj spotkanie. Dziękuję za to, że pan przyjechał i za to, że jeszcze będziemy pracować w przyszłości, że pan jest i może pomagać ludziom. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu. Pan tyle kilometrów przyjeżdża do nas, do Polski, żeby jednak i też komuś pomóc. Nie tylko nauczyć naszych lekarzy, psychologów tej metody, którą pan zna, bo przecież ja u pana się uczyłem kiedyś i zaczynałem to. Także mam tutaj zawsze, przypominam, że pan jestem uczniem Daniłowym. Jest moim kolegą po fachu. Zapomniałem, że pan był uczniem, a widzę dostojnego kolegę, który stworzył swój kierunek. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.